sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś po raz pierwszy moim i Państwa gościem na naszym kanale będzie dr Jakub Gajda, Fundacja Pułaskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, słuchałem pana rozmowy u naszego przyjaciela Mateusza Grzeszczuka z Podróże bez paszportu i chciałbym właśnie z pana wiedzy skorzystać w pewnej kwestii, która mnie, naszych obserwujących i widzów nurtuje. Jaka będzie odpowiedź Izraela na ten atak odwetowy Iranu? Bo mam wrażenie, proszę mnie wyprowadzić z błędu, z jednej strony Benjamin Netanyahu gołąbkiem pokoju nigdy nie był i chyba to środowisko jego polityczne dąży do jakiejś odpowiedzi w trwającym zamieszaniu politycznym w Izraelu, a z drugiej strony mamy kraje zachodnie, które oficjalnie wręcz nalegają na Izrael, by tego typu operacji nie przeprowadzał. Jak to wygląda w pana ocenie? Jest to szalenie skomplikowana teraz sytuacja, jeżeli chodzi o kwestie właśnie odpowiedzi bądź nieodpowiadania na ten atak irański, który też był odpowiedzią na atak Izraela, trzeba to podkreślić. Otóż w mojej ocenie w tej chwili na Izraelu rzeczywiście ciążą jakby dwa ciężary. Pierwszym z nich jest właśnie ciężar odpowiedzi, w sensie takim, że jeżeli pozostawi strona izraelska tę sytuację na tym etapie, to ten ostatni cios został zadany przez Iran, został zadany z dużym rozmachem, przede wszystkim takim w wymiarze propagandowym. Było to, co by nie mówić, takie widowisko tej nocy z soboty na niedzielę, że cały świat się temu przyglądał i zrobiło, mówiąc kolokwialnie, robotę w tym sensie, że ta potęga Iranu, potęga jeśli chodzi o możliwości, została wyeksponowana, została zauważona. Trzeba podkreślić, największy atak dronowy w historii jak na razie, dużo większy niż te ataki, które tam były ze strony Rosji na Ukrainę. No i po tym ataku też wybrzmiało z Teheranu stanowisko, że zostawiamy tę sprawę jakby już jako załatwioną. Jeżeli Izrael nie odpowie, to my nie będziemy dalej atakować, ale jeżeli odpowie, to my 10 razy mocniej zaatakujemy. Takie jest oficjalne stanowisko irańskich wojskowych i irańskich władz. Zostawienie tego w ten sposób ze strony Izraela będzie swego rodzaju porażką, tak? Byłoby swego rodzaju porażką w tej krótkiej wymianie ciosów. Z drugiej strony jednak na Izraelu ciąży też drugi z ciężarów, tak? Ciężar deeskalacji właśnie. Coraz więcej zarówno regionalnych głosów, jak i również zaangażowany jest to Zachód i Stany Zjednoczone, mówi o tym, że Izrael właściwie powinien tutaj starać się jednak działać w kierunku deeskalowania tej sytuacji, tej napiętej sytuacji. Niekoniecznie tutaj w tym sensie, żeby całkowicie nie odpowiadać, może właśnie bardziej skonstruować tę odpowiedź w taki sposób, żeby ona nie pociągnęła za sobą dalszych konsekwencji ze strony Iranu, kolejnej odpowiedzi. Tak w ten sposób też wypowiadał się bodajże Ayman Safadi z MSZ-u Jordanii, minister spraw zagranicznych, że właśnie ten ciężar deeskalacji spoczywa na barkach Izraela, bo, i to też zostało wyartykułowane, to Izrael zaczął ten cały konflikt, to znaczy tę wymianę ciosu, bo konflikt to zaczął się w ogóle bardzo dawno temu, ale ten atak na konsulat był właśnie pierwszym jakby aktem w tej wymianie bezpośredniej, pierwszej takiej bezpośredniej wymianie ciosów. Z tego co wiemy, to siły obronne Izraela już zdecydowały, że będzie jakiś kontratak, mają plan, w jaki sposób przeciwstawić się temu ostatniemu atakowi na Iran i w związku z tym jest kilka jakby scenariuszy. Nie ma ustalonego jeszcze terminu, to jest kwestia, która myślę, że jest istotna, przynajmniej tak podają media, źródła, chociażby źródła w Izraelu. No i spekulowane możliwości ataku
ataku obejmują jakby dwa scenariusze. Pierwszym scenariuszem jest uderzenie takie bezpośrednie, które mogłoby dotknąć na przykład irańskich obiektów nuklearnych, wszelkich instalacji lub tych obiektów i miejsc, regionów, które budują, w których budowane są irańskie drony, gdzie produkowane są rakiety balistyczne, właśnie te, które bezpośrednio były jakoś zaangażowane w ten irański atak w nocy z soboty na niedzielę. Rozważane są też opcje bardziej ograniczone, bardziej ograniczone w tym sensie, że byłyby to jakieś punktowe znowu ataki w osoby na przykład związane z irańskimi siłami bezpieczeństwa, z irańskim aparatem władzy, w szczególności tutaj oczywiście mam na myśli Korpus Strażników Rewolucji, czyli te siły zagraniczne Iranu. Ale byłoby to takie jakieś uderzenie raczej planowane poza granicami samego Iranu, żeby jakby dalej nie eskalować, nie dotykać irańskiej ziemi. Oczywiście no tutaj jakby poza irańskimi celami są jeszcze te cele związane z wspólnikami Iranu, jak to izraelskie media podają, czyli no, osobami związanymi z Hamasem, z Hezbollahem, z milicjami szyickimi w innych regionach świata, czy w innych regionach Bliskiego Wschodu. No i do tego jeszcze mówi się o możliwości połączenia jakby tych działań jeszcze z jakimś znaczącym cyberatakiem, który rzeczywiście wpłynąłby w taki też widoczny na całym świecie, zauważalny na całym świecie. Jest jeszcze możliwość, żeby połączyć właśnie takie działania wymierzone w poszczególne osoby związane z Korpusem Strażników Rewolucji z dużym cyberatakiem, który miałby duży też wydźwięk na świecie i wiązałby się z jakimś uszkodzeniem infrastruktury krytycznej w Iranie, żeby to też wybrzmiało. Być może to byłaby właśnie droga do jakiejś częściowej przynajmniej deeskalacji, ale sprawa jest ciężka o tyle, o ile niepodejmowanie zdecydowanych kroków przez Izrael może właściwie wiązać się z tym, że tutaj nic się w tej sytuacji wokół Izraela nie wydarzy takiego, że te siły, które są jakby skupione na atakach na sam Izrael, czyli Hezbollah, Hamas, no, który teraz jest jakby przyparty do ściany, ale jednak wciąż aktywny, będą mogły dalej prowadzić swoje działania w regionie i będą też wspierane cały czas przez Iran, bo tutaj nic się ze strony Iranu oczywiście nie zmieni, więc no, to jest takie zachowanie właściwie tego stanu, który cały czas jest. Trudno powiedzieć, jaka jest droga do tego, by ta deeskalacja rzeczywiście zaistniała. Ja myślę, to jest moja prywatna opinia, że tutaj jedynym wyjściem jest powrót jakby do tej kwestii palestyńskiej, do tego, co się zaczęło, od czego się to wszystko zaczęło i w co zaangażowany jest konsekwentnie Iran od dziesięcioleci, właściwie od samego początku istnienia Islamskiej Republiki Iranu, czyli we wsparcie sprawy palestyńskiej jako narodu muzułmańskiego, który jest ciemiężony w regionie, który zamieszkuje. To jest klucz do rozwiązania ewentualnie tego problemu. No, kwestia tylko, czy władze Izraela w jakikolwiek sposób będą chciały się nad tą sprawą w najbliższym czasie pochylić. Inna rzecz, że rozwiązanie tej sprawy też wybrzmi jednak jako zwycięstwo w pewnym sensie Iranu, no bo to Iran wspierał konsekwentnie sprawę palestyńską od ponad 40 lat. Panie doktorze, ja mam zatem pytanie jeszcze jedno, bo były pewne informacje, one nie wybrzmiały dość dobrze w polskich mediach, bo z jednej strony mamy pierwszy tego typu atak Iranu przeprowadzony z terytorium Iranu, bo my często rozmawiamy właśnie o tych potyczkach izraelsko-irańskich, ale w kontekście czy to Hezbollahu, czy grup Houthi. No i jeden ważny komunikat, którego też nie znalazłem w takich polskich mediach mainstreamowych, czyli
od razu Iran ostrzegł inne kraje regionu, że jeżeli te przyczynią się do potencjalnego już odwetu Izraela, to staną się właśnie także celem dla samego Iranu. Tutaj jest kwestia bardzo też delikatna i przede wszystkim wszelkie, jakby wszystkie państwa regionu mają też głęboką świadomość w jednej zasadniczej kwestii. To jest swego rodzaju konflikt cywilizacyjny. Jakkolwiek działania Islamskiej Republiki Iranu wielu rządom w regionie się mogą nie podobać, to jednak sednem jest tutaj przeciwstawianie się Zachodowi, bo za przyczółek Zachodu uznawany jest cały czas Izrael, no i obecności Stanów Zjednoczonych też w regionie. O ile rządy państw regionu mogą mieć różną tutaj optykę na to, co się dzieje, no o czym chociażby świadczy teraz tak mocno dyskutowana kwestia związana ze stanowiskiem Jordanii, ale widzimy, że też już w stanowisku Jordanii wybrzmiewają jakby takie głosy, jak chociażby przytoczony przeze mnie minister spraw zagranicznych, który mówi, że deeskalacja spoczywa teraz na Izraelu mimo wszystko, więc myślę, że państwa regionu muszą być uważne, muszą być ostrożne, jest to sprawa delikatna ze względu na to, że Iran tutaj rzeczywiście urósł w ostatnich latach szczególnie, a ogólnie no to jest to, tak jak mówiłem, kwestia kilkudziesięcioleci już, na obrońcę muzułmanów przeciwko siłom takim postkolonialnym Zachodu, prawda? I to jest jakby tutaj klucz tej sprawy. Inne państwa regionu, które mogłyby tutaj się zaangażować jeszcze kilka lat temu, w tej chwili myślę, że nie biorą też pod uwagę jakiegoś zaangażowania innego niż ewentualnie obronne, jeśli chodzi o Izrael. Zresztą jeżeli popatrzymy na to, jakie stanowisko prezentują też państwa zachodnie i Stany Zjednoczone, no to przede wszystkim widzimy, że tutaj może być zaangażowanie, ale właśnie przede wszystkim, właśnie tylko i wyłącznie w tę obronę Izraela. Co jest ciekawe w tej całej sytuacji, przynajmniej tak to przedstawiają teraz irańskie media, dochodzi do swego rodzaju dialogu, oczywiście nie bezpośredniego, no bo tutaj jest jakby jeszcze pośrednictwo Szwajcarii, bo Szwajcaria zajmuje się tymi wszelkimi rozmowami pomiędzy oficjalami amerykańskimi i irańskimi, ale tutaj jakby zawiązuje się jakiś dialog swego rodzaju na temat właśnie tej sytuacji i obie strony, tak amerykańska, jak i irańska, nie wydają się być zainteresowane dalszym eskalowaniem tego konfliktu. Także rzeczywiście w pewnym sensie Izrael jest przyparty do muru i jakkolwiek ma deklarację tego, że będzie broniony przez Zachód, broniony przez Stany Zjednoczone przede wszystkim, no to w tych działaniach ewentualnie ofensywnych już tego wsparcia nie ma. A sam region, myślę, że tutaj byłoby przysłowiowym strzałem w kolano ze strony rządu któregokolwiek z państw regionu, gdyby oficjalnie postawiło się po stronie Izraela w tym konflikcie. Także ja takiego scenariusza nie widzę. A ostrzeżenia Teheranu, no w Teheranie zawsze wybrzmiewają tego rodzaju retoryka wybrzmiewa z Teheranu od wielu lat. No, jest to być może związane troszeczkę z takimi zapędami w kierunku pokazywania w regionie, że to Teheran właśnie jest tym przywódcą świata islamu teraz, no ale w takiej konkretnej sytuacji, jaką mamy obecnie, rzeczywiście gdzieś tam ten Iran w tej roli jest też widziany przez bliskowschodnie społeczeństwa. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. My bacznie przyglądamy się temu, co będzie się działo właśnie w rejonie Bliskiego Wschodu. Jeżeli państwo są zainteresowani tą tematyką, ja odsyłam na media społecznościowe pana doktora Jakuba Gajdy, do których link znajdziecie w opisie tego materiału.
Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni będzie się pan dzielił wiedzą z naszymi widzami. I miejmy nadzieję jednak, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, to napięcie znacząco się obniży. Oczywiście, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność była po mojej stronie. Polecam się oczywiście. A co do napięcia na Bliskim Wschodzie, to oczywiście też mam bardzo głęboką nadzieję, że strony znajdą jakieś rozwiązanie, no, które byłoby naprawdę w tej konkretnej sytuacji, w tym czasie, w którym teraz żyjemy, czymś bardzo ważnym, bo no, sytuacja globalnie rzecz ujmując jest skomplikowana. Życzymy zatem spokoju nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w naszym regionie, a moim i Państwa gościem był dr Jakub Gajda, Fundacja Pułaskiego. Sponsorem programu były Militaria.pl.